już nie przewinął. Okej, to za chwilkę tylko powiem, że Koi Modlinę zapraszam również na Happy Hours. Do dzisiaj, do jutro. Happy Hours od godziny 13 do 16. Toniku, gdzie można Was znaleźć, gdyby ktoś chciał, powinien do Was zapisać? Święta jakoś jest naprawdę. Dzień, gdzie możemy prezentować swoje z najlepszych naszych kuchni i jednocześnie dać Wam szansę, żeby sobie smakować. Coś innego, coś specjalnego, czyli ludzie codziennie jedzą i jest bardzo zdrowe i jednocześnie bardzo smaczne. Proszę Państwa, no czy mi to znakomicie? Kurczak, co się podoba? Co jeszcze? Jak również mamy dzięki uprzejmości naszego Wolterabinki, mamy degustację różnych win w restauracji. Jak również tutaj teraz dla Państwa za chwileczkę rozdajemy kilka udziałek do spróbowania od naszego importera w zasadzie. Dania, drugi swoich dań, myślę, że pokazują to, co najlepsze. A to, co najlepsze w Gdyni, to zaryzykuję, że jest na pewno jednym, to prawie, lub może i najlepsze w Polsce. Także proszę Państwa, tutaj zachęcamy do spróbowania tego, co w ramach tego live cookingu, tego live cooking show mają do zaprezentowania w lokale. Razem, mimo tego, że gotujemy podobnie, każdy ma inny smak, każdy ma inne podejście, ale tą samą otwartość. Chłopaki z Delmara, co dzisiaj nam ugotujecie? Michał. Mamy kawałek sosów, trzy pietowy. Nieco do smaku, żeby nie przygotować. Zaraz dowiem się dla Państwa, co to za mięso, co to za pierożki. To nie są to zwykłe pierożki, ponieważ te pierożki, jak rozumiem, przepisam te pierożki. Czy nie to? Wydaje, znaczy myślę, że nie mam, bo my to wiemy, że troszkę przede wszystkim są. Chciałam zrobić zdjęcia, zrobiliście to może jak tam przez swoją kredkę? Dobrze, że to się może tutaj na książce, na pierwszej stronie. Tu jest tyle genialnych rzeczy, że aż powiedziałam, sama chyba na wegetarianizm przejdę. Trzymam za słowo, ja pamiętam. Wiedziałam, że to powiedzą, także proszę mnie trochę nauczyć więcej, bo za mało umiem. Powiem jeszcze jedną rzecz, że kuchnia wegetariańska, ale ja mówię o takiej prawdziwej, to nie jest zdejmowanie kotleta z talerza, tylko to jest odpowiednie zbilansowanie posiłków. Działa lepiej niż bardzo dobry gabinet kosmetyczny.